Proszę Państwa, mamy kanikuły, powinien być sezon ogórkowy, a tu nie, wydarzenia nabierają tempa. Jeszcze nie ochłonęliśmy z wrażenia po deklaracji pani Georgety, że roszczenia, że sprawa roszczeń żydowskich będzie powracała dopóki coś się z tym nie zrobi. No i powróciła w sposób taki nieoczekiwany zupełnie. 88 senatorów amerykańskich napisało list do sekretarza stanu Mike'a Pompeo, żeby tam obmyślił jakieś środki dopingujące Polskę do spełnienia tych całych roszczeń, a niezależnie od tego odezwał się również największy kombinat przemysłu Holokaustu w postaci Światowej Organizacji Restytucyjnej Żydowskiego, który dobrze radzi Polsce, żeby skorzystała z tej okazji i wszystkie roszczenia tam spłaciła. To tak samo mi kiedyś Łubek podczas przesłuchania mówił, jak taki ten dobry, oczywiście ten zły to tam mi wygrażał, a ten dobry to mówił, panie, niech się pan przyzna, bo tu bandyta i tak dalej. No takie to są zabawy. Proszę Państwa, rząd oczywiście milczy, jak ten ogon wilczy, ani się nie odezwie. Opozycja nieprzejednana też mordę w kubeł wsadziła. W związku z tym widać, że tutaj wszyscy jedni i drudzy pilnują się, żeby tu nie chlapnąć czegoś poza zakresem dozwolonym. No i jest prawie pewne, że rząd Stanów Zjednoczonych jakieś środki dopingujące obmyśli, bo kongres go już widać, że tam zdecydowana większość tych kongresmenów się za tym opowiada, no to na pewno Polska zostanie przyciskana. Tylko trochę to tempo jest nawet zbyt embarrasujące dla pana prezydenta Donalda Trumpa, bo on przecież ma przyjechać tu 1 września do Warszawy, żeby nas obsypać komplementami, jaki to z nas mały, ale bardzo dzielny naród, jak wszystko, za wszystko w 100% płacimy, co tylko on nam każe kupić. No. A tu ta sprawa tych roszczeń, no ciekaw jestem, co naczelnik państwa na ten temat powie, no i czy pan prezydent Duda, który w stosunku do prezydenta Trumpa jest bardzo nieśmiały, czy się ośmieli odezwać w tej sprawie, żeby bronić polskich interesów państwowych, podobnie jak pan premier Morawiecki. No nie wiem, jakie, na czym będą te sankcje polegały, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby na przykład Mike Pompeo, który słynie z ciężkiej ręki, przełożył prezydenta Dudę przez kolano i tam mu wsypał parę klapów na goły tyłek. No i naczelnikowi państwa też, a premierowi Morawieckiemu w pierwszej kolejności. No i po takich chrzcinach to tam wszystko podpiszą, wszystko zapłacą i tak dalej. Proszę Państwa, widać wyraźnie, jak oszukańcze były te opowieści pana prezydenta, pana premiera i naczelnika państwa, że ta ustawa amerykańska 437 nie będzie żadnych skutków prawnych, znaczy prawnych, żadnych skutków dla Polski wywierała. No jakże nie będzie, kiedy właśnie wywiera, a ci toczą baranim i w ogóle nie ośmielą się nawet pisnąć, bo wiedzą, tu rząd dobrej zmiany doskonale wie, że wisi na cienkiej nitce amerykańskiego oparcia, gdyby ta nitka się urwała, to natychmiast spadnie w ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. No i jak my to wiemy, to oni tym bardziej to wiedzą i cicho siedzą. Proszę Państwa, a to na tym nie koniec, bo to wszystko tu się jedno z drugim zazębia. Józef Stalin mówił, że walka klasowa się zaostrza w miarę postępów socjalizmu. No i widzimy, że socjalizm postępuje. W awangardzie są sodomici i gomoryci. Teraz są wrzuceni jako mięso armatnie komunistycznej rewolucji. W dodatku stary finansowy żydowski grędziarz sypnął groszem, tam 18 miliardów dolarów sypnął. No to nic dziwnego, że tu objazdowy taki cyrk Stalina jeździ po Polsce.
No i teraz na Płock się uwzięli, ale to jeszcze nic, bo prawdziwa nagonka się rozpoczęła na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który w kazaniu powiedział, że tam użył takiego słowa, tęczowa zaraza. O czerwonej zarazie się mówiło, to tęczowa też może być, dlaczego nie? No, ale się okazało, że to jest sprzeczne z zasadą miłości Chrystusowej. Środowisko Tygodnika Powszechnego potępiło księdza arcybiskupa, podobnie jak część przewielebnego duchowieństwa. To widać wyraźnie, że kontury tej żywej cerkwi już się rysują. Widać, że okupanci nasi przyszli, pomyśleli o wszystkim, bo to w takim religianckim kraju to bez żywej cerkwi to się rewolucji nie przeprowadzi. No i kogoś tam widzimy w szeregach przewielebnego duchowieństwa. Odcięty od stryczka ksiądz przewielebny Wojciech Lemański, którego od stryczka obciął taki bardzo oryginalny łódzki biskup Ryś. No i trzech dominikanów, trzech dominikanes, ojciec przewielebny ojciec Ludwik Wiśniewski, przewielebny ojciec Tomasz Dostatni i taki przewielebnieńki ojczyk, pan ten, oj przepraszam bardzo, Paweł Górzyński. Ojczyk Paweł Górzyński nie tylko tam wystąpił z miłością Chrystusową, ale również wezwał do nękania arcybiskupa Jędraszewskiego listami doradzającymi mu, żeby się podał do dymisji. No, widać wyraźnie, że tu to bardzo emocjonalne podejście tutaj w przypadku ojca przewielebnego, oczywiście niewątpliwie Tomasza Dostatniego, to warto przypomnieć taki incydent sprzed lat z Pragi Czeskiej. Otóż tam ojciec Tomasz razem z moim faworytem, arcybiskupem Życińskim, spacerowali sobie ulicą w Pradze, no i znienacka arcybiskupa Życińskiego jakiś osobnik, który wyglądał na osobnika, nawet zaatakował go nożem, no i nic tam się nie stało, ale atak miał miejsce. Co prawda, praska dyrekcja policji twierdziła, że owszem, to tak jak w tym komentarzu Radia Rewań, czy to prawda, że na Placu Czerwonym w Moskwie rozdają samochody. Radio Rewań odpowiedziało, że oczywiście to prawda, ale nie w Moskwie, tylko w Leningradzie. Nie na Placu Czerwonym, tylko na Newskim Prospekcie. Nie samochody, tylko rowery. I nie rozdają, tylko kradną. Poza tym wszystko się zgadza. No to tu też się wszystko zgadzało. Tyle tylko, że praska dyrekcja policji bezpodstawnie utrzymywała, że ten incydent zdarzył się nie na ulicy, tylko w pewnym klubie dla dżentelmenów. No, ale jak tam było, tak tam było i zawsze jakoś było, jak miał dobry wojak Szwejk, który zresztą z dyrekcją policji w Pradze też tam miał do czynienia. Widać wyraźnie, że, znaczy nie tyle może widać wyraźnie, ale nie, jest to poszlaka wskazująca na to, że nie bez kozery tu zakon dominikanów tutaj tak emocjonalnie zareagował na wypowiedź księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, że wpływy sodomitów być może w tym zakonie akurat są większe niż we wszystkich innych. No i to by wyjaśniało, rzucałoby to pewne światło na tę sytuację, proszę Państwa. No więc mamy tutaj tresurę do potulności, żeby tu się nikt nie ośmielił sodomitom sprzeciwiać. Oczywiście w imię miłości Chrystusowej, bo wiadomo, że to sam Pan Jezus zakazał surowo sprzeciwiać się sodomitom. Przeciwnie, nakazał ich miłować, cokolwiek by to miało znaczyć. No więc taka poważna zastawka tutaj będzie. Nikt w potulności, wszyscy będą wytresowani. Ale to tresura z jednej strony, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest kneblowanie. Już się zaczęło kneblowanie do tego stopnia, że YouTube ocenzurował nawet Radio Maryja, które puściło
w eter to kazanie arcybiskupa Jędraszewskiego. No i tam po jakichś długich pertraktacjach podobno udało się to zwolnić do eteru, ale inne takie internetowe portale już tam są bardzo surowo upominane. Między innymi tam ten portal, w którym ja występuję, też został surowo upomniany. No, zobaczymy, do czego to dojdzie. Proszę Państwa, tym warto przypomnieć, że YouTube'em kieruje taka pani Susan Wójcicka. Otóż ona ma polskie korzenie i to nawet całkiem przyzwoite. Niestety jest Żydówką i członkinią synagogi w San Francisco. No i nic dziwnego, że realizuje żydowskie zadania tutaj polityczne. Skoro mamy tutaj taką presję narastającą, żeby Polska wykonała te żydowskie roszczenia, no to nic dziwnego, że żaden okupant nie może pozwolić na to, żeby tu ludność okupowana cieszyła się wolnością słowa. O, co to, to nie. Przypuszczam, że żydowska okupacja pod pewnym względem będzie gorsza od okupacji hitlerowskiej, dlatego że Niemcy oczywiście mordowali nas, ale już tam nie zależało im specjalnie na tym, żebyśmy ich wychwalali. Natomiast okupacja sowiecka, jak pamiętamy, była inna. Tam ta żydokomuna, która tam się wysługiwała wtedy Stalinowi, samo okupowanie, same wywózki, same deportacje im nie wystarczały. Jeszcze potrzebowali tak zwanego świergolenia, to znaczy, żeby ci nieszczęśnicy okupowani wychwalali pod niebiosa Stalina i jego pomagierów. Więc w tym sensie okupacja żydowska może być gorsza. No i oczywiście ten etap surowości, my w ten etap surowości dopiero wchodzimy. A to ostatnie słowo jeszcze nie zostało powiedziane. O, do ostatniego słowa to jeszcze daleko, ale myślę, że zostanie nam we właściwym czasie objawione. Pewnym zwiastunem tego, co może się stać, są takie odwiedziny seryjnego samobójcy. Tym razem seryjny samobójca grasuje po więzieniach. No i pierwszą ofiarą był taki, jest taki bokser Dawid Kostecki, który się powiesił na pętli z prześcieradła własnego, leżąc w łóżku. I współwięźniowie pod celą niczego nie zauważyli, bo on się przykrył kocem. Więc wszystko tak pod przykryciem było. Proszę Państwa, w związku z tym prokuratura niezawisłe to są sądy, a prokuratura jest niezależna, już przeprowadziła energiczne śledztwo i stwierdziła, że wykluczony całkowicie jest udział osób trzecich. Jak zwykle prokuratura taktownie nie wspomniała o osobach drugich, a przecież osoby drugie też tam mogą dokazywać. Nie jedno mogą zrobić, no ale to tylko na trzecich się koncentruje, a na drugich już nie. Jakby tego było mało, to w innym więzieniu samobójstwo zagadkowe popełnił pan Brunon Kwiecień. Przypomnę, bo to nie wszyscy może Państwo pamiętacie, co to za postać w ruchu robotniczym. Otóż pan Brunon Kwiecień, oczywiście bezpodstawnie, jakżeżby inaczej, utrzymywał, że według zaleceń funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy tam się z nim zakumplowali, miał wysadzić gmach Sejmu i Senatu w powietrze. No, ale oczywiście energiczna akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapobiegła temu nieszczęściu. No i teraz pan Brunon Kwiecień wziął i popełnił samobójstwo. Na pewno też bez udziału osób trzecich, no bo po co tu jakieś osoby trzecie jeszcze, jak tu pierwszorzędni fachowcy takie sprawy jako osoby drugie oczywiście mogą też załatwiać. Nie mówię, że załatwiali, bo skądże znowu tutaj żadnych takich bezpodstawnych, oszczerczych oskarżeń rzucać nie można, ale też nie można wykluczyć tego, że tam pierwszorzędni fachowcy coś w tym palce maczali. Proszę Państwa, z tego też powodu
bardzo się zdenerwował pan Jerzy Owsiak, bo tam na tym festiwalu, który urządził tam Poland Rock, trzy osoby zmarły. Jedna, znaczy wszystkie trzy oczywiście z przyczyn naturalnych, ale to jasne, każda śmierć jest naturalna, ponieważ na czym polega śmierć? Śmierć polega na tym, że na przerwaniu naturalnych procesów życiowych, więc jest naturalna niejako z definicji. A inna sprawa, jeśli chodzi o przyczyny tych śmierci. No i przyczyną śmierci jednego uczestnika festiwalu było podobno przedawkowanie amfetaminy. Z tego wynika, że amfetamina musiała tam się znaleźć. No i tu, tam, dopóki było dokazywanie tam Akademii Sztuk Przepięknych, to owszem, ale teraz jak trzy trupy są, no to nie wiem, co z tym fantem zrobi niezależna prokuratura, czy się odważy postawić panu Jurkowi jakieś zarzuty. Podobno sąd niezawisły w Słubicach ma tę sprawę rozpatrywać, tę i inne jeszcze. Jeszcze nie wiemy, jakie tam będą zarzuty postawione, jeśli w ogóle będą, jeśli do tego dojdzie. No bo, no i nic dziwnego, że pan Owsiak się trochę zdenerwował, tam rzucał kurwami ze strady i tak dalej. Wcale mu się nie dziwię, proszę państwa, jeśli by tu niezawisły sąd dostał rozkaz, żeby go wpakować do kryminału. To nie jest wykluczone, bo tak jak kiedyś Platon przestrzegał, nieszczęsny, będziesz miał to, czegoś chciał. Może się dostać do celi z sodomitami i oni już tam mu takie, takie zrobią w ciry, że tęce będzie widział w dzień i w nocy. Także nic dziwnego, że się trochę denerwuje. Każdy by się denerwował na jego miejscu. No a tu przecież dopiero etap surowości, jak powiadam, jest na samym początku. Dopiero w niego wchodzimy. W związku z tym jeszcze wszystko jest możliwe. No i dodatkowo w tej sytuacji nie tylko pan Jerzy się denerwuje, ale i inni też się denerwują, żeby jakoś tam uwagę społeczeństwa odwrócić od sprawy ustawy 447 i tam tych nacisków naszego najważniejszego sojusznika, no to wszyscy się rajcują lotami pana marszałka Kuchcińskiego, że on tam niby latał i żonę tam też przelatywał i och Boże kochany, no straszne nadużycia, śledztwo będzie wszczęte, niezależna prokuratura energicznie śledztwo wszcznie, no i zobaczymy, czy to przypadkiem pan marszałek Kuchciński przed samymi wyborami nie straci immunitetu, bo właśnie się okazało, że pan prezydent Duda w trosce o to, żeby kampania wyborcza była jak najkrótsza, bo im krótsza będzie, tym mniej tam jakiś świństw się powyciąga nawzajem, a chodzi o to, żeby tam świństwa świństwami, ale pamiętać o zasadzie, że my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Więc pan prezydent Duda ogłosił, że wybory odbędą się 13 października, już 13 października, żeby kampania wyborcza była jak najkrótsza, no to na pewno tak będzie. Jestem przekonany, że Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi w ostatniej chwili, że kampania się rozpoczyna. No i jeszcze takie skomplikowane tam wzory, że ptaszek w tym formularzu do zbierania podpisów ma być w prawym dolnym rogu. Jak ktoś by tam nie miał tego ptaszka, to będą wszystkie podpisy nieważne. No i w ten sposób się scena polityczna tam wyklaruje, a na razie trwają przetasowania. Straszliwe, tam jedni żrą drugich, to jak to w tym, jedni są na jedynkach, inni tam na dwójkach, inni jeszcze lecą na trójkach, no wiadomo, że to się nie dla wszystkich dobrze skończy, no ale dopóki nie padnie salwa, to humory dopisują, bo przecież to jest walka o nie tylko o posady, ale możliwość kręcenia lodów, takich na 14 fajerek, proszę państwa, bo przecież nasi umiłowani przywódcy, ci, którzy zostaną wybrani do Sejmu, będą mieli nieograniczony dostęp nie tylko do pieniędzy podatkowych,
ale i tych, które nasze nieszczęśliwe państwo pożyczy od lichwiarskiej międzynarodówki. No a nam pozostanie w udziale tylko oczywiście pokrywanie tych wszystkich deficytów. Nic dziwnego, że z jednej strony towarzyszy zbliżającym się wyborom ogromne zainteresowanie, a z drugiej strony wszyscy tam jakoś, każdy na swój sposób próbuje jeszcze wykorzystać kanikuły, bo jak padnie salwa, no to już wtedy żadnych kanikuł nie będzie.